Witajcie, pora zająć się kolejnym śledztwem w sprawie szklarza. Najpierw pokażę Wam, gdzie ja znalazłem na głównym koncie wszystkie poszlaki. Jak widać, trzy pierwsze nie było trudno znaleźć, ale później miałem problem. Dwóch za nic. Szukałem, chodziłem, szperałem i nic. W następnym dniu, jak poszedłem, tutaj przy tej beczce jedna osoba znalazła dowód, bo mnie akurat się nie pojawił. No i następnego dnia, jak szedłem i znowu szukałem, to jednego pada, którego nie mogę znaleźć, zauważyłem od razu. I mogę przysiąc, że na pewno wcześniej go tam nie było, bo się rzuca w oczy. Drugi, owszem, mogłem ominąć. O, ten pad. Nie mogłem go tu znaleźć, chociaż tu przechodziłem kilkukrotnie. A gdzie jest drugi? No drugi się zlewał z tłem. Można było chodzić koło niego i go nie zobaczyć. Jest tutaj. I raczej też go tu nie było. Ale tu co do tego głowy bym sobie nie dał uciąć. Ale na pewno tamten pad jest widoczny z dala i nie było go poprzednio. Prawdopodobnie jakiś bug, zresztą było kilka patchy po drodze. Ale przejdźmy teraz, żeby to zrobić w całości, jak należy. Już wiemy, kim jest osobnik, który zajmuje się szkłem. Żywym szkłem. Znaczy, no, raczej nie wygląda na żywego, czyli szkłem z osób. Jakiś nich. Czyli prawdopodobnie na końcu tej całej zabawy będziemy musieli go pokonać, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim dojdziemy do tego etapu. No dobra, w każdym razie. Jest pierwszy patent, który najtrudniej było mi znaleźć chyba. No to fart. Tutaj jest sekwencja Penny. Zapamiętujemy, że to jest sekwencja Penny, ten symbol. No chyba, że już pamiętacie, jakie symbole są przynależne do każdego ugrupowania. Maskotka leży standardowo w tym miejscu, to chyba u każdego, a przynajmniej w okolicy. Oczywiście zapamiętujemy, co to za maskotka. W moim przypadku jest to maskotka kolosa byka równinnego. Nie przypomina. Kids Dobrze. toy. That Takie is zabawki i messed up right pluszaczki there. można sobie kupić na Grunier take zakup. trophies, sure. Weapons, tech, armor. Drugi, Okay, znaczy trzeci scruffy little dowód, akurat jak floof. widać na stole If I tutaj didn't nie know ma. better, I'd say Ale he helped patrzcie, something. jest tutaj. Love? Guilt? No i teraz Wouldn't have musicie been tolerated. się wykazać dobrą pamięcią, ze względu na to, że trzeba zapamiętać te urządzenie, jak wygląda. Czyli do komunikacji. Sobie obejrzyjcie dokładnie i zapamiętajcie jego wygląd. To się przyda. Our victim found a way to eavesdrop on encrypted Miejmy nadzieję, że channels. Zapamiętałem. An agent for a Dobra, Solaris zobaczmy, United czy w Whisper szafce Network? też mam. Mam w Looks szafce. like W he was szafce giving mam Collins broń. advance warning of Grineer Jak attacks. widać. Our boy wasn't a coward saving his own skin. He was risking his life out of a sense of morality, obligation. Dobra, już mowa skończyła. Zapamiętujemy, jaka to jest broń, w tym przypadku Kraken. Oczywiście wygląd. Standard issue for the Będziemy Grineer, po wyglądzie but hasn't been musieli to fired in a znaleźć. Nie good będzie long while. napisu, jaka Chambers to clean, broń. mags empty. What kind of Grineer doesn't use their weapon? I gdzie może być następne? Tamte jej wnęce chyba raczej nie bywają dowody, chociaż głowy cołki też nie dam uciąć. Chyba tu wtedy miałem na tej platformie. Jest. Czyli akurat to było prosto znaleźć. I tu zapamiętujemy słowo, które jest That's it, I na guess. jasno napisane. W moim przypadku jest to zabij. Energy resonance. You see it change? Także znalazłem wszystkie dowody. Poszło szybko i gładko. Akurat fuks.
że tak na wierzchu. No to oczywiście dokończmy całe to śledztwo. Wejdźmy w interakcję. He kept it up though. Made it a home. Probably all he knew. Oddly peaceful, like he was ready for it. Didn't put up a fight. Dobra, zobaczymy, czy moja pamięć dalej szwankuje, czy jednak chociaż na takim dystansie działa. Niestety no, mam problemy z zapamiętywaniem. Zabij, dobra, jest i zabij. To było szybkie, teraz kolos. Sprawdzałem, czy przypadkiem nie są dwa różne kolosy, ale nie, bo tu kolorów nie widać. No tutaj mamy Perrin, proste, szybciutko. Śpieszymy się, bo czasu nie mamy zbyt wiele i teraz to urządzenie. No nie, ewidentnie to było to. Dobrze, zapamiętałem. Drabroń. To był Kraken, to nie to, nie to, ale jest to. Dobra, tu też poszło szybciutko. No i przed czasem mogę dokonać inspekcji. Fajnie. Kolonialny raport podwykonawczy. Żołnierz, ten numerku nie będę czytał, kolonialnej grupy uderzeniowej zgłosił zamęt wywołany o nim krzyżowym. Czy to prawda? Straty grupy uderzeniowej były totalne. Powrócił tylko żołnierz, ten numerkiem. Żołnierza zgłoszono do ponownego uwarunkowania w placówce Saturn 5. Natychmiastowo zdegradować do stopnia serwisanta. Czyli za to, że przeżył, dostał karę. A ten Nihil, to widzę, że ma dziwne poczucie obowiązku tego, kto jest winny, a kto nie. Czyli winni są ci, którzy odbiegają od reguł gry z danej formacji. Every society has its misfits, you and me included. But a guilty grenier with a moral compass? Next level. Some go their whole lives and never do nothing like that. Respect. You're close. Each time Nihil glasses, he reveals. Ten grenier był wyjątkowy, a niestety Nihil go zeszklił. Czy jak to się tam nazywa? No i to wszystko. To ja jeszcze przebiegnę się na przetrwanie szybciutkie. Korpus V Prime. Oczywiście zmienione są teraz te mapki. Dlatego przebiegnę się tutaj. Sobie pozwiedzam, na ile się tutaj da. O, tutaj co tu mówią? Muszę przyznać, że naprawdę te odmienione mapki do korpusu na statkach są bardzo szczegółowo zrobione i bardzo fajnie wyglądają. Dla mnie to jest na plus. No, z tego nie skorzystam niestety. Nie mam takiej możliwości. Medalionów nie mogę zdobywać póki co. No, jeżeli chodzi o korpus, jak widać, składają się albo z mechanicznych jakichś robotów Noa, albo z załogandów, czy innych ludzików. I jakie obrażenia najlepiej im zadawać. Jeżeli chodzi o tarcze, które posiadają, no to najlepsze są zdecydowanie miażdżące, zimno i magnetyzm. Za to przebijające i radiacyjne słabo się spisują. Jeżeli chodzi o tarczę. Z kolei co do robotów, czyli jak tarczę już zbijemy, to najlepsze są elektryczne, przebijające i radiacyjne. A źle sobie radzą toksyna i tchnące. Co ciekawsze, akurat w przypadku załogantów, najlepsze to są wirusowe, ponadto ogień tchnące, a żeby było śmieszniej, miażdżące i gaz. Słabiej sobie radzą. No ale generalnie nikt się tym nie przejmuje.
na takich poziomach, bierze to, co ma pod ręką, bronię i leci. Ale zawsze przecież można sobie zrobić różne konfiguracje modów na broniach i walcząc przeciwko korpusowi używać jednej konfiguracji, a walcząc przeciwko Greenelsom drugiej. Także macie taką możliwość. Wiem, mało kto to robi. Ja też tak generalnie nie robię z tego względu, że na ogół jak sobie coś takiej konfiguracji bym przygotował, znają życie, zapominałbym się przełączać i biegłbym na korpus z bronią przeciwko Guinnessom i odwrotnie. Także skleroza nie boli. O, a tu są taki panel, schakujemy. Są tu 4 takie panele i wyłączą wtedy to urządzenie, dzięki czemu będzie można tam wejść. Nie, żeby tam jakieś cenne rzeczy były, no ale zaskoczę. A tu następny, drugi. Szczerze mówiąc, jeszcze nie znam tajemnic tych miejscówek. Mało grałem na nich, jak do tej pory. Na poprzednich statkach Winersów, no to raczej większość miejsc tajnych miałem panowane. A teraz będę musiał się zapoznać z tym wszystkim od nowa. Także sobie więc to przetrwanie robię, przy okazji sobie pozwiedzam. Może coś ciekawego jeszcze odkryję. Panie, nie strzelaj mi tu po plecach. A to nie działa. Tu przejść się nie da. Dobrze, to z drugiej strony są jeszcze 2 panele. Jest tutaj. No i jeszcze 4. No i zhakowane. Dobra, urządzonko się włączyło. Trzeba tylko się teraz tam jakoś dostać. Chyba do dołu jakoś. Chyba. Dobra, łyknijmy powietrza. Dobrze. No. Nincie. Tutaj nie. Chyba jednak wyżej. Ja. Dobra. Jak w powietrzu go utukłem. Dobra, i tutaj można zejść. Ta. Tyle? Tu tyle? Naprawdę? Lil? Jedna marna do rozwalenia skrzyneczka? Lepsze, widzę, że ci ze szkłem przyszli, to fajnie, bo reputacji u Nory nigdy nie za wiele. Aha! Aż mi się... O! Co to było? Pociąg jakiś? A, jeszcze gwiazda. Ciekawe, ciekawe. O, zobaczmy co się stanie jak tak. Te platforma się rozsuwa jak ma przejechać, ale coś z opóźnieniem to robi. No, medalionów nie ma, to cię nie uwolnię. Wcześniej nie wiedziałem co to daje, no, jak zaobserwowałem to tylko i wyłącznie reputację na podpłynie, więc nie warto, bo te medaliony to raczej by używać do otwarcia sobie tego przejścia. No chyba, że już tam nie chcecie wchodzić, wszystko stamtąd w temacie, to wtedy nadmiar medalionów po co trzymać, można je zużyć na reputację, uwalniając więźni. No, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące gry, to możecie w komentarzach zadawać. Postaram się, jeżeli nie znam odpowiedzi, znaleźć ją i udzielić. Chociaż z tymi komentarzami na YouTube
głupie. Bo właśnie jedna osoba też komentarz napisała i w ogóle mnie nie miałem, że się pojawił. Przypadkiem odkryłem. I to właśnie dotyczyło szklarza. Nie. O, kończy mi się powietrze. Czy zdążę dobiegnąć? Szybko, szybko, biegłem, bigusiem, aj! Tak. I no i to by było na tyle z mojego zwiedzania, to żebym się znowu opisał. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Także myślę, że tym akcentem smutnym, nieszczęśliwym, że mi się nie udało przetrwanie, bo chciałem oczywiście tutaj być dłużej, skończę ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.